Cześć! Miło mi Cię znowu tutaj widzieć. Pamiętasz, jak jakiś czas temu opowiadałam o stereotypach związanych z osobami z niepełnosprawnościami? Dzisiaj chcę opowiedzieć o ludziach, którzy skutecznie te stereotypy łamią. Zapraszam do kolejnego odcinka. Bohaterami mojego dzisiejszego odcinka są sportowcy, aktorzy, przedsiębiorcy, malarze, muzycy oraz osoby, które zapisały się na kartach historii świata. To osoby, o których myślimy z punktu widzenia ich osobowości, a nie niepełnosprawności. I tak na dobrą sprawę powinniśmy myśleć o każdym człowieku na tej kuli ziemskiej. W pierwszej kolejności myśleć o tym, kim ta osoba jest, co sobą reprezentuje, a nie to, czy jeździ na wózku, czy chodzi o kulach, czy jest osobą niewidomą, ma problemy z wymową, czy też potrzebuje do poruszania się białej laski. To zacznijmy od sportowców. Amy Mullins, amerykańska sportsmenka. Gdy miała roczek, musiały zostać jej amputowane nogi od kolan w dół. Amy nie uważa się za osobę niepełnosprawną. W jednym z wywiadów powiedziała, że więcej protez od niej ma Pamela Anderson, a nikt się nad nią nie lituje. Kolejny przykład to Amy Prody, amerykańska snowboardzistka, zdobywczyni brązowego medalu na paraolimpiadzie w Soczi. Amy w wieku 19 lat doznała zakażenia opon mózgowych, w wyniku których zostały jej amputowane nogi od kolan w dół. Jeżeli jesteście ciekawi, jak potoczyła jej się droga, jak odnalazła się w nowej rzeczywistości, to zapraszam Was do obejrzenia jej wystąpienia na TED. Link do tego wystąpienia znajdziecie w opisie do tego odcinka. W Polsce mamy wielu sportowców. Warto się nimi chwalić, mówić o nich głośno. Są to między innymi Katarzyna Piekart, rzut oszczepem, Karolina Kucharczyk, skok w dal, Ewa Durska, pchnięcie kulą, Joanna Mędyk, pływaczka na 100 metrów stylem motylkowym, Maja Bartusz, badminton, Bartłomiej Mróz, badminton, czy Natalia Partyka, tenis stołowy. Pewnie znasz Pele. A czy mówi Ci coś postać Manuel Francisco dos Santos, zwany przez swoich kolegów z boiska Garinczą? Nie? To kolega Pele z boiska. Razem grali w jednej drużynie. Manuel miał dwie krzywe nogi. Jedna z nich wykrzywiała się na zewnątrz i była krótsza o 6 cm. Druga była dłuższa i wykrzywiała się do środka. To nie stanęło na przeszkodzie, aby wspólnie ze swoimi kolegami zdobyć dwukrotnie tytuł Mistrza Świata. Pora na ludzi kina. Mellie Matlin. Amerykańska aktorka, która w 1986 roku otrzymała Oscara za pierwszoplanową rolę w filmie Dzieci gorszego Boga. Peter Dinklage. Tego pana chyba nie muszę Wam przedstawiać. 135 cm wzrostu, a charyzma, której pozazdrościłby nie jeden mężczyzna. Peter zasłynął ze swojej pierwszoplanowej roli w filmie Dróżnik. Serdecznie Wam ją polecam. Peter Falk, amerykański aktor, znany z roli porucznika w serialu Columbo. W wieku 3 lat zachorował na siatkówczaka, w wyniku którego zostało mu usunięte prawe oko. Zanim został aktorem, chciał zostać policjantem. Starał się również o posadę w CIA, niestety jej nie otrzymał. Ale za to mógł zagrać porucznika. Jamal Debbouze, francuski aktor, komik, producent filmowy. Pewnie znasz go z filmu Asterix i Obelix, Misja Kleopatra, gdzie wcielił się w rolę Nubernabisa. Jamal uległ wypadkowi komunikacyjnemu, wskutek którego stracił władzę w prawym ramieniu. Przejdźmy do malarstwa. Frida, znana na całym świecie malarka. Mało kto wie, że w swoim życiu przeszła polio i ciężki wypadek. To nie stanęło na przeszkodzie, aby malować.
A jak myślicie, czy można malować tylko i wyłącznie stopą, nie mając dwóch rąk i jednej nogi? Tak, takim przykładem jest Polka Jadwiga Markut, która maluje stopą. Będąc osobą z niepełnosprawnością, można być świetnym przedsiębiorcą. Takim przykładem jest Amar Latif, brytyjski przedsiębiorca, prezenter telewizyjny, podróżnik, mówca motywacyjny. Amar jest osobą niewidomą. Marek Kalbarczyk, o którym wspominałam w poprzednim odcinku, to niewidomy informatyk, twórca firmy Altix, która sprzedaje swoje produkty na całym świecie, między innymi mapy sensoryczne. Przenieśmy się w świat muzyki. O Stevie Wonderze, Rayu Charlesie i Andrea Bocellim mówiłam w poprzednim odcinku. Przypomnę tylko, że to są światowej sławy muzycy osoby niewidome. Kolejnym przykładem jest Jan Sebastian Bach, który tracił swój wzrok w wyniku jego nadwyrężenia podczas pisania kolejnych kompozycji przy świecach. Ludwig van Beethoven. W młodym wieku zaczął tracić słuch, by po jakimś czasie stracić go na zawsze. Ale to nie stanęło na przeszkodzie do tego, aby skomponować 9. symfonię. A teraz na koniec osoby z niepełnosprawnościami, które zapisały się na kartach historii. Franklin Delano Roosevelt, znany jako amerykański prezydent, który był 4 razy prezydentem Stanów Zjednoczonych. Franklin Delano Roosevelt miał polio, poruszał się na wózku inwalidzkim. Osoby z jego otoczenia starały się, aby nie patrzono na niego przez pryzmat osoby z niepełnosprawnością. Dlatego fotografowie nie robili mu zdjęć, kiedy był na wózku, a przemówienia były wcześniej odpowiednio przygotowywane. Nie mając jednego oka i ręki, można dowodzić armią i wygrywać bitwy. I takim przykładem jest Horatio Nelson, brytyjski admirał marynarki wojennej, który pomimo właśnie braku oka i ręki dwukrotnie pokonał Francję i Hiszpanię. Takich przykładów, o których dzisiaj opowiedziałam, jest zdecydowanie więcej. I gdybym chciała o nich wszystkich opowiedzieć, to z pewnością ten odcinek by trwał 2 godziny. Jeśli znasz bardzo ciekawe osoby, o których uważasz, że warto, aby opowiedzieć w oddzielnym odcinku, to zachęcam Cię do napisania o nich w komentarzu pod tym odcinkiem. Bardzo Ci dziękuję za to, że byłeś po drugiej stronie tego ekranu i oglądałeś ten odcinek. Widzimy się za 2 tygodnie w środę o 20:00. Do zobaczenia, pa!